Zostałem skierowany na komisję poborową. Miałem prawo wyboru broni. Więc mnie zapytał przewodniczący tej komisji, jaką wybieracie broń. Ja mówię, kawalerię, panie pułkowniku. A bardzo chcecie? Tak jest. Wojny, bitwy, szarże. Opowieści starych wiarusów pobudzają wyobraźnię młodego człowieka, który marzy, aby stać się godnym tej urokliwej nazwy ułana. Kawaleryjską tradycję polskiej jazdy tworzyło w dwudziestoleciu międzywojennym Centrum Wyszkolenia Jeździeckiego w Grudziądzu, Szkoły Podchorążych i Podchorążych Rezerwy Kawalerii. Młodzi adepci w programie szkolenia mieli między innymi taktykę, terenoznawstwo i historię wojen. Ale najważniejsze było oczywiście wyszkolenie konne. Wielu z tych przystojnych, silnych i wysportowanych chłopaków z dużą obawą oczekiwało na pierwszą wizytę w stajni. Przysłowie mówi przecież, że gdyby koń o swej sile wiedział, nikt by na nim nie siedział. Była nauka, jak się do tego konia podchodzić. Jak do niego wolać, żeby koń go nie kopnął czy ugryzł. Konie były niektóre złośliwe i to bardzo. Wobec powyższego jeden kopał, a drugi gryzł. Jeżeli miał w ogonie czerwoną wstążeczkę, to znaczy, że kopie. Jeżeli miał w grzywie czerwoną wstążeczkę, to znaczy, że gryzie. No więc podchorąży powinien mieć kostkę cukru albo kawałek marchwi w ręku, no i tamtego konia obłaskawiać. Ta właśnie służba nasza była o tyle ciężka, że myśmy stawali o piątej, szli czyścić konie, wkrawali się przez okres kursu rekruckiego. Później myliśmy się sami po dwóch godzinach, kiedy konie już były zaobrokowane. Myliśmy się sami, szliśmy na własne śniadanie. Potem już była zbiórka na ćwiczenia. Ćwiczenia oczywiście zwykle konne. Ten, kto nie umiał na koniu jeździć, to była jego zaleta. Dlatego, że wszyscy musieli być poddani pewnej tresurze, pewnemu nabraniu sylwetki na koniu, która musiała być u wszystkich bezwzględnie jednakowa. Musiał w jakiś jednakowy sposób działać na konia, wiedzieć, którędy, co i jak. A tacy, którzy umieli, to nie mogli się często wyzbyć swoich przyzwyczajeń, czy tego wszystkiego, co uważali za zaletę, a przełożeni uważali za wadę. Już na świętego Huberta, to już żeśmy wyjechali po raz pierwszy konno. I no to oczywiście to było wielkie przeżycie, wielka trema, no bo pan pułkownik patrzył, no i teraz trzeba było odpowiednio siedzieć, nabrać odpowiedniej postawy. Ja mówiłem, że powinien być w Grudziądzu plot postawiony, możliwie eksponowany w miejscu, żeby tam dziewczęta mogły stać i zerkać za płota. Nauka jazdy konnej była długa, uciążliwa i często bardzo bolesna. A dobry kawalerzysta musiał nauczyć się, niezależnie od wszystkiego, szanować swojego czworonożnego partnera. Trzeba współpracować z koniem, skakać z nim, a nie na nim, uczyli instruktorzy. Takie szkolenie dawało efekty. Wychowankowie grudziąckiej szkoły na zawodach w kraju i za granicą wielokrotnie sięgali po najwyższe trofea. Kawaleria była zawsze wojskiem strojnym i barwnym. Wielkim przeżyciem dla rekruta był moment przydzielenia ostróg.
ale okazywało się, że trzeba nauczyć się w nich elegancko chodzić i nie wylądować na czworakach. A potem dzwoniły ostrogi, błyszczała szabla i, jak wspomina podchorąży Wiesław Mirecki, to już nie zamazane rekruty szły, ale prawdziwi ułani. Otrzymanie ostróg stanowiło akt symboliczny wyzwolenia na samodzielnego jeźdźca. Było pasowaniem na kawalerzystę. Po ukończeniu szkoły w Grudziądzu podchorążowie otrzymywali przydziały do różnych pułków na terenie całego kraju. Polska kawaleria przed II wojną światową składała się z 40 jednostek, szwoleżerów, ułanów i strzelców konnych. Byli ozdobą wszystkich przeglądów i uroczystości państwowych. Pięknie wyglądało to wojsko na równo galopujących rumakach, ale wśród koni były i takie, które kawalerzyści nazywali hakami. To takie dranie wśród koni, wspominają ułani. Stawały dęba w szeregu, kopały, gryzły, psuły porządek szyku. Wiadomo, konie tak jak ludzie mają swoje charaktery. Przedwojenny szwoleżer, generał Bolesław Wieniawa-Długoszowski, twierdził, że prawdziwy kawalerzysta to człowiek z werwą, temperamentem i humorem. Pewnego razu Długoszowski wjechał na koniu do restauracji. Kiedy po kilku godzinach i kieliszkach opuszczał lokal, jego koń bał się zejść po stromych stopniach do wyjścia. Wieniawa krzyknął: panowie, skończyły się żarty, a zaczęły schody. Podobno ta anegdota nie jest prawdziwa, ale jakże odpowiada naszym wyobrażeniom o fantazji ułańskiej. Bo podziwiamy ułanów za męstwo i odwagę, ale imponują nam werwą i temperamentem. Czyż można się więc dziwić, że na widok tych chłopców malowanych niejedno serduszko panny zabiło kiedyś mocniej? Trzeba przytroczyć. Słuchajcie, ja wiem, że to ten trop powinien być tutaj, z przodu. No ale tu nie ma do czego tego nie ma. Do czego, bo tu powinno być, a nie ma tutaj do tego. Można do tego. Tu mamy z tego, tu jest lepiej. A, no Kukawski twierdzi, że tutaj. Ja widziałem Kukawskiego. Gdzie? Powinno być tu, na dole. Pod tym. Ta szabla to jakaś truska. Czekaj, on ją przybliżył. Nie jest polska szabla. To nie będzie raziło. Trus tą szablę, no. Ale świetnie wyglądasz, jestem dumny z ciebie. Od 13 już lat do Poznania przyjeżdżają miłośnicy kawalerii z całej Polski. Spotykają się wszyscy ci, którzy kochają konie i fantazję ułańską. Ja kocham ten sport po prostu. No i może też ojciec mój to mi przekazał w genach, bo ojciec służył w kawalerii konnej przed wojną. Jeźdźcy kompletują sprzęt, aby godnie zaprezentować nową kawalerię. Te siodła rok leżą, potem mamy z powrotem, to są w takim niezadbanym troszeczkę stanie, musimy je doprowadzić do porządku, ale... A szable? Szable, część teraz jest swoje, kupiliśmy swoje szable, ale szable nie są w dobrym stanie, są takie powykrzywione już, i no stare, już widać, że zniszczone. Prosimy Marcina Skrzydleckiego! Skrzydleckie! To jeszcze wolniej! W czasie poznańskich dni ułana organizowane są militari na wzór przedwojennych zawodów kawaleryjskich. Młodzi ludzie w mundurach wzorowanych na tych, które nosili ułani przed II wojną, ćwiczą władanie szablą, cięcie łus, skoki przez przeszkody i ujeżdżenie koni. Ojciec jak był w pułku, jeździł tutaj na woli kiedyś? Jeździł na te nasze imprezy tutaj, weteranów, starych ułanów, tu wielu nie przychodzi. No,
Kochany, przecież oni wszyscy mają już około 80 w najlepszym razie. Nie każdy się tak trzyma jak major Urbankiewicz. Tak. Panowie są młodsi ode mnie. I już nie łani. No ja się uważam, że łana do śmierci. Byłbym szczęśliwy na tamtym świecie, gdyby koń szedł za moim trumną. Dobra, już mam. Jak nie chce, to nie. To nie do sprawy. On coś nie ma powiedzieć. Goście na Dni Ułana przyjeżdżają do Poznania z różnych zakątków Polski, między innymi z Opola, Krakowa, Warszawy i Szczecina. Melduję. Grupę Ułanów Podolskich przybyło marszem ze Szczecina. Stan koni i ludzi 11. Bez strat marszowych. Tydzień w drodze. Jest to 310 kilometrów z tego powodu, że omijamy szosy, jedziemy na skróty, no to czasem ten skrót jest dość dłuższy, trzymamy się leśnych duktów, dróg polnych. Dni Ułana nawiązują takie bardzo trwałe przyjaźnie. Na drugich moich dniach Ułana w 1988 roku poznałem podporucznika rezerwy Romka Kusza. I naprawdę taka krótka znajomość z defilady przerodziła się w prawdziwie taką męską, kawaleryjską przyjaźń. Następne pokolenie jest już gotowe do tego, żeby te tradycje przejąć. To miło popatrzeć w tych. A wiesz dlaczego major Urbankiewicz się tak trzyma znakomicie? Nie wiem. Bo jeździ cały czas konno. O. Przyjechałem tutaj nie pierwszy już raz i myślę, że są to bardzo ważne imprezy z wielu powodów. Przecież ci młodzi ludzie w naszych mundurach, jeszcze to są niedokładnie te mundury, jeszcze komendy, które słyszę, czasami mi rażą mnie, bo to są nie takie komendy. Jeszcze pewne rzeczy są wykonywane nie tak, ale skoro jest początek i skoro tłumy ludzi przychodzą, to jest właśnie podstawa mojego optymizmu, że te rzeczy nabiorą rumieńców życia. W zetknięciu się z tą nowoczesną kawalerią, do tego tą zmotoryzowaną i powietrzną.